Witam wszystkich ponownie. W sprawie konkursu. Otóż wczoraj ogłosiłem wyniki. Cześć wszystkim. Wreszcie należy wyłonić zwycięzcę konkursu, w którym była do wygrania kamera ta. A chodziło o ilość obrotów, po których kamera się zepsuje. Kamera nadal się obraca, co prawda, natomiast problem polega na tym, że co chwilę wywala błąd i kamera przestaje działać. Następnie uruchamiam kamerę, ponownie kamera robi 10-15 obrotów i ponownie przestaje działać. Dlatego też pod tym filmem mieliście pisać komentarze, ale okazało się, że tamte wyniki muszę anulować. A dlaczego? Otóż nie wiedziałem, że jeżeli edytujecie swoje komentarze, to nawet jeżeli dodaliście komentarz miesiąc temu i edytujecie go dzisiaj, to i tak będzie informacja, że on był dodany miesiąc temu, edytowany miesiąc temu. Sądziłem zawsze, że jeżeli edytujemy tego samego dnia, to YouTube zmienia tą informację i że edytowany jest dzisiaj. Natomiast jeden z uczestników tego konkursu. Wyjaśnił mi i nawet udowodnił mi, że tak nie jest. Dzisiaj edytował swój komentarz, który dodał dajże miesiąc temu, już nie wnikam w to, bo nie chce mi się sprawdzać. I faktycznie nie było aktualizacji tej daty. W związku z tym w ogóle nie biorę pod uwagę komentarzy, które będą edytowane. Każdy mógł dodawać nowych komentarzy, ile tylko chce. Nie było potrzeby edytowania, więc myślę, że to będzie uczciwe, jeżeli w ogóle nie będę brał pod uwagę. Edytowanych komentarzy. Niestety, sorry, nawet jeżeli ktoś faktycznie edytował go przed jeszcze zakończeniem konkursu, ale niestety nie mogę tego zrobić, żeby wziąć pod uwagę taki komentarz, ponieważ nie byłoby to uczciwe. Ja nie wiem teraz, kiedy kto edytował te komentarze, więc to bez sensu, bo nawet jeżeli dzisiaj ktoś by edytował komentarz swój, to też bym o tym nie wiedział i może akurat wylosowałbym tą osobę. No bez sensu. W każdym razie. Biorę pod uwagę teraz tylko i wyłącznie komentarze, które nie były edytowane. Jeżeli ktoś dodał komentarz przed zakończeniem konkursu i jest najbliżej tej wartości, ten komentarz wygra, czyli ta osoba wygra, która napisała ten komentarz. Tutaj macie film, pod którym należało te komentarze pisać, i tych komentarzy było sporo, ale chcę Wam pokazać jedną rzecz. Właśnie o co tutaj chodzi, o co niektórzy mieli pretensje słuszne pretensje przede wszystkim. I zobaczcie, tutaj właśnie dużo osób pisało, że oszukujesz, bo edytujesz. No, i ktoś to go pilnuje, tak? Ja nie wiem, tak naprawdę nie chcę osądzać nikogo, bo nie wiem, czy faktycznie edytował po zakończeniu konkursu, czy jeszcze przed yy, konkursem. Ale tak jak mówię, każdy mógł pisać nowe komentarze. Tutaj widzę, dyskusja się rozpoczęła, i tak jak mówiłem, wczoraj wylosowałem tą osobę, natomiast. Ja myślałem, że jeżeli ktoś edytował 12 dni temu, no to znaczy się, że 12 dni temu edytował, że YouTube faktycznie tego pilnuje, tej edycji. I tutaj będzie informacja faktyczna z dniem edytowania danego komentarza. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Natomiast okazuje się, jak tutaj jeden z moich widzów zauważył, że. Komentarz faktycznie mógł być edytowany po zakończeniu konkursu. Ja tego nie wiem, czy faktycznie tak było, bo mówię, nie pilnowałem tego bez sensu. No każdy komentarz, jak napisaliście ponad 200 komentarzy, musiałbym sprawdzać, kiedy był edytowany i tak dalej. Natomiast tutaj widz słusznie zauważył i nawet udowodnił mi, że faktycznie mógł edytować, zobaczcie, mógł edytować dany swój komentarz, a data była wstecz. Zobaczcie. On edytował to dzisiaj. I zobaczcie, tutaj ten widz edytował ten komentarz, czyli faktycznie by wygrał, tak? E jeden miesiąc temu. A on edytował to dzisiaj. Dlatego też, mam nadzieję, że rozumiecie, że nie mogę w ogóle brać pod uwagę komentarzy, które były edytowane. No nie byłoby to sprawiedliwe. Dlatego też biorę komentarze tylko i wyłącznie, które były dodawane. Czyli tutaj nie było. Edycji. Tutaj nie było edycji, i takie komentarze mogę brać pod uwagę. I teraz, jak sprawdziłem te komentarze, to moim zdaniem najbliżej był Krzysztof Muszyński. 7994. Nie był edytowany komentarz. Był dodany 7 dni temu. Ja się wyniki 6 dni temu, I jak zobaczymy, w społeczność w tym miejscu w społeczności. Też 6 dni temu napisałem informację o tym, że kamera się zepsuła oraz o wykonanych obrotach przez kamerę. Więc to się wszystko zgadza, jeżeli chodzi o ilość obrotów i o 6 dni. Natomiast Krzysztof Muszyński 7994 napisał 7 dni temu, czyli 1 dzień przed ogłoszeniem wyników, i moim zdaniem właśnie ta osoba wygrywa tą kamerę. I teraz jeszcze chciałbym bardzo podziękować widzowi MałpaJ. Nie będę wasze niki czytał, bo to bez sensu. Za czujność. Bo ja nie byłem świadomy tego, że po edycji nie zmienia się ta data. Więc bardzo fajnie, że ten użytkownik mnie uświadomił. I dla niego będzie taka kamerka, ponieważ jak pamiętacie ta kamera miała być dla osoby. Tam nawet nie było konkursu, tylko trzeba było pod filmem podać jakieś propozycje, której wykorzystam. No i ogłosiłem na filmie, która osoba wygrywa i właśnie na tym filmie ogłosiłem wyniki. Tylko nie na początku, nie na środku, a na samym końcu. I być może ktoś przeoczył. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Jednak znalazły się osoby, które chciałyby taką kamerkę i napisały komentarz pod filmem. Pod tym filmem, właśnie. Było kilka propozycji, i wybrałem jeden komentarz. I miała się zgłosić do nas. Natomiast ta osoba się nie zgłosiła. Czyli tą kamerę nie miałem komu wysłać. Dlatego też przynajmniej w ramach podziękowania wysyłam dla tej osoby małpa.j.pięćsetsetsetsetsetset. Tą oto kamerkę. Może nic wielkiego, ale lepszy ryc niż nic. Chciałbym bardzo podziękować właśnie tej osobie. Więc ta kamerka leci do ciebie. Natomiast jeżeli chodzi o wygraną w tym konkursie kamerę tą to, to wygrywa Krzysztof Muszyński i teraz prośba, żebyś się zgłosił do nas i kamera poleci do ciebie. Myślę, że ta osoba była najbliżej tych obrotów. Jeżeli się mylę, dajcie znać w komentarzu, napiszcie maila, będziemy sprawdzać. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć.